Witajcie moi drodzy, z tej strony Krzysiek, firma Remont For You. Dzisiaj takie krótkie wideo, wyjątkowo nie na budowie. Mianowicie, już od dawna nosiłem się z zamiarem nagrania takiego filmu. Niestety pewne okoliczności nie sprzyjały, żeby to zrobić, ale tak sobie pomyślałem, że jeszcze nic straconego i warto to zrobić. Tytuł tego filmu prawdopodobnie będzie, jeszcze nie wiem jaki to będzie dokładnie tytuł, ale myślę, że to będzie coś na zasadzie jak lepiej zorganizować sobie czas, jak lepiej zarządzać czasem, jak po prostu lepiej organizować siebie, a znaczy być bardziej zorganizowanym. Generalnie natknęło mnie to, żeby nagrać ten film, bo tam jacyś moi znajomi, przyjaciele, rodzina czasami mówi mi, jak to jest możliwe, że ja mam tyle spraw na głowie, jestem tak dobrze zorganizowany. Generalnie to trochę narcystycznie zabrzmiało teraz, co mówię, ale generalnie chciałbym się podzielić pewną radą z Wami. Radą, którą sam kiedyś dostałem od mojego kolegi. Pozdrawiam Cię, Szymek, jeżeli oglądasz. Mianowicie, co zrobić, żeby być bardziej zorganizowanym, tak? Ile razy było takich, zobaczcie sobie, nawet sami z własnego doświadczenia, ile razy zapominaliście różne rzeczy. Jakaś rocznica Wam umknęła, tak? No wiadomo, jeżeli to jest rocznica, powiedzmy, ślubu czy coś takiego, no to takie daty powinno się kodować gdzieś z tyłu głowy, ale generalnie mniej ważne rzeczy, czy na przykład jakieś inne tematy, rzeczy, które trzeba zrobić, na przykład następnego dnia, kładziecie się spać i nagle jest coś takiego, o kurde, zapomniałem zrobić tego. Zapomniałem wysłać listu, zapomniałem zrobić czegoś tam, zapomniałem kupić tego, zapomniałem jechać do tej osoby, umówiłem się z tym i tym i zapomniałem. I teraz generalnie dam Wam taką małą wskazówkę, może to będzie dla Was, tak jak dla mnie to było, noworoczne postanowienie. Generalnie mamy już 13 bodajże jest dzisiaj, nie mam zegarka akurat przy sobie, piesek gdzieś tu się kręci łapkami szura. Jeszcze myślę, że nic straconego. Generalnie mój kolega poradził mi kiedyś, żebym założył sobie swój taki skoroszyt, kalendarz. Generalnie porównam to do tego, znowu będzie dziwne porównanie. Wyobraźcie sobie, że nasz umysł to jest komputer, tablet, smartfon, notatnik elektroniczny i generalnie wiadomo, komputery są różne. Mają niektóre więcej pamięci, więcej RAMu, większy dysk, a niektóre mają po prostu mniej. I teraz co zrobić, żeby zwiększyć pojemność naszego dysku, tego tutaj? Potrzebny jest dysk zewnętrzny. I właśnie to jest mój dysk zewnętrzny. Generalnie chodzi o to, aby nie jesteśmy w stanie wszystkiego sobie spamiętać, tak? Potrzebujemy sobie, zobaczcie, to jest kalendarz akurat z 2019 roku. Zeszłego roku. Tutaj notuję sobie różne rzeczy, tak? Materiał, jaki muszę kupić, ważne spotkania, jakieś tam, nie wiem, ważne daty, ważne wydarzenia dla mnie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Notatki, terminy wejścia na robotę, terminy zejścia z roboty, żeby sobie przekalkulować później, czy ta robota była opłacalna, czy nie była. Materiał, tak? No wiadomo, że jeżeli mamy na przykład kilka robót razem, no to warto też te materiały jakoś dzielić między sobą, tak? Czyli na przykład na tą robotę mniej więcej jak płacić za materiał, to ja sobie liczę, że tu poszło tyle tego, na drugą robotę poszło tyle, tak? I teraz robiąc jakąś robotę, wiem mniej więcej, ile wydałem na materiał, czy to było dla mnie opłacalne, czy było nieopłacalne, tak? Ile poszło roboczo godzin do wykonanej danej pracy. To wszystko sobie notuję tutaj. No umówmy się, nie jesteśmy w stanie tego spamiętać. To jest w ogóle nawet próba zapamiętania takiej rzeczy. Dla mnie to jest jakby no, może nie bezsensowna, ale troszeczkę taka mijająca się z celem, bo spokojnie możemy takie rzeczy zapisywać i generalnie później sobie wracać do tego. Ja te kalendarze, ten z 2019 odkładam na półeczkę. Mam z 2018, 17, 16 i tak sobie składam. Traktuję to jako, można powiedzieć, swojego rodzaju, nie wiem, pamiętnik.
Ale do rzeczy. Generalnie, jak poprawić sobie organizację? Jak już mamy ten dysk zewnętrzny, ja już mam na przyszły rok taki. Zobaczcie sobie. Akurat, no wiadomo, że wy nie musicie mieć swoich z logiem, prawda, kalendarzy, ale ja zamówiłem kilka, rozdałem to moim przyjaciołom, rozdałem niektórym klientom, znajomym, tak po prostu w formie reklamy. Dużo mnie to nie kosztowało, a zawsze gdzieś tam płynie dalej po drutach, tak? Teraz tak, ja traktuję ten mój dysk zewnętrzny jako coś, co mam zawsze przy sobie. Na przykład telefon, klucze, dokumenty, portfel. Tak samo zawsze noszę przy sobie mój kalendarz. I teraz tak, należy sobie gdzieś zakodować w głowie taki nawyk, że jeżeli mamy na przykład jakieś pomysły, czy tam jakieś spotkania, zawsze staramy się zapisywać to w naszym kalendarzu. Czyli na przykład, jeżeli mamy wizytę umówioną do lekarza, zapisujemy wizytę do lekarza na godzinę, którą tam mamy wyznaczoną. Jeżeli na przykład mamy urodziny mamy 20 kwietnia, to zapisujemy sobie urodziny mamy, że one są 20 kwietnia, żeby nie zrobić babola, bo mama jest najważniejsza, pamiętajcie. Także, żeby nie zrobić babola, zapisujecie sobie. Jeżeli nie pamiętacie swojej rocznicy ślubu, ja akurat pamiętam, zapisujemy sobie tą rocznicę ślubu. Jeżeli idziecie na urodziny do cioci Zosi 30 lutego, no to też zapisujecie to w kalendarzu. Także wszystko starajcie się zapisywać w tym kalendarzu, a zobaczycie, jak to będzie wszystko Wam dalej procentowało i skutkowało jakby w tą dobrą stronę, że będziecie bardziej zorganizowani. Jeżeli na przykład macie dużo spraw na przykład na jutro, załóżmy jutro jest wtorek, otwieracie sobie na przykład kalendarz, bierzecie jutro jest 14 stycznia, tak? Mamy 14 stycznia, to jest wtorek, zobaczcie, no ważne, żeby też ten kalendarz miał akurat wypisane, tutaj każda strona to jest powiedzmy jeden dzień, to jest też duże ułatwienie. I na przykład zapisujecie sobie takie rzeczy typu na przykład po kolei, co macie do zrobienia. Na przykład macie, załóżmy, nie wiem, 5 rzeczy do zrobienia. Jechać to załatwić, jechać tamto załatwić, jechać spotkać się z tą osobną, jechać spotkać się z inną osobą, złożyć życzenia tam komuś, urodziny. Wszystko sobie zapisujecie, co macie do zrobienia na następny dzień. I możecie podkreślić sobie na przykład te rzeczy, które są na przykład najważniejsze do zrobienia, tak? Czyli na przykład z wykrzyknikiem coś sobie zapisać. I uwierzcie mi, ja tak robię już od wielu, wielu lat i jestem naprawdę dobrze zorganizowany. Uważam tak, przynajmniej ja. Także polecam to każdemu. Tutaj takie małe wskazówki. I teraz co? No chyba to by było na tyle. Taka mała refleksja, którą chciałem się z Wami podzielić. Mam nadzieję, nie chciałem, żeby to był jakiś nudny, bezsensowny film. Jeżeli Wam się nie podoba, no to dajcie lajka, łapkę w dół, jeżeli podobało się, łapka do góry. Ale uwierzcie mi, jeżeli nie musicie być szefami, nie musicie... Ja ten zeszyt sobie założyłem jeszcze jak pracowałem na etacie. Miałem taki zeszyt. Sobie notowałem pewne rzeczy i to jest, jeżeli na przykład ściągaliście na przykład w szkole i pisaliście sobie ściągi jakieś, to mimowolnie też uczyliście się niektórych rzeczy. I to działa tak samo, jeżeli Wy będziecie konsekwentnie zapisywać jakieś tam rzeczy w tym kalendarzu, to w sumie z czasem przyjdzie Wam, jakby otworzycie sobie taką część umysłu, którą będziecie wykorzystywać jakby, można powiedzieć, bardziej, tak mi się wydaje. Tak, czyli po prostu gdzieś tam jakaś pamięć, która część umysłu, pamięć w tej naszej głowie, która była gdzieś jakoś przyblokowana i tak dalej, otworzycie sobie ją i przyjdzie Wam łatwiejsze zapamiętywanie niektórych rzeczy. Uwierzcie mi na słowo. Także takie może komuś się przyda noworoczne postanowienie. Kawka dobra. I teraz tak. Miałem to zrobić na święta, ale generalnie osoba, która mi miała załatwić te kalendarze, no nie z winy jej oczywiście, no przed świętami było bardzo dużo pracy i generalnie doszły do mnie te kalendarze z opóźnieniem. Tak, zostało mi około ich 11 sztuk. Mamy tyle kalendarzy. Także mam taki pomysł. Chciałem to zrobić wcześniej, nie wiedziałem jak tego dokonać, tak? Czyli tutaj subskrybujcie kanał, nie subskrybujcie, lajkujcie, nie lajkujcie.
generalnie jakieś tam duperele wymyślałem. I taki pomysł mi przyszedł, może takiej delikatnej zabawy. Jeżeli to będzie też znak dla mnie, że dotrwaliście do końca filmu przez moje ględzenie, które moje gadulstwo wrodzone, także na pewno nie jest łatwo. Ale generalnie tak sobie pomyślałem, że jeżeli uważnie oglądaliście ten film i dotrwaliście do końca, na pewno, jeżeli jesteście spostrzegawczy, usłyszeliście datę niepoprawną, którą powiedziałem dosłownie jakieś 5-7 minut temu. Jeżeli 10, nie wiem, 11, tam mam chyba jeszcze ze 2, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tam mam 12 kalendarzy. Generalnie pierwsze 12 osób, które napisze w komentarzu tą datę, to dostanie ode mnie taki prezencik. Skontaktujemy się jakoś tam przez Messengera, może przez Facebooka, czy jakoś tam ewentualnie no RODO jest, nie? To także w komentarzu może adresu nie piszcie, ale generalnie jeżeli jest dla Was taka, nie wiem, no fajna może zabawa, to i byliście uważni, macie to szczęście, że jako pierwsi oglądacie film, także napiszcie w komentarzu tą datę i później ja postaram się, 12 pierwszych osób, które napisze tą datę, postaram się skontaktować jakoś, albo może razem się skontaktujemy jakoś i wymienimy się adresami i podeślę Wam na noworoczne postanowienie. Miało być na święta, na Wigilię taki prezent, ale dla moich widzów, ale generalnie no nie wyszło. Także jest 13. Wyślę Wam te kalendarze pocztą i tak sobie to wymyśliłem. Także jeżeli byliście uważni, napiszcie w komentarzu tą datę i generalnie to, tak jak mówię, będzie też znak, sygnał dla mnie, że dotrwaliście do końca filmu. Zdrówka życzę, wszystkiego dobrego w nowym roku i pamiętajcie, konsekwencja w postanowieniach, zapisujcie, notujcie, używajcie swojego dysku zewnętrznego, a zobaczycie, że przyniesie Wam to efekty, zaprocentuje na przyszłość. Pozdrawiam wszystkich moich widzów, trzymajcie się. Cześć.